kłamstwie. Wałęsę wspierali byli esbecy. Nigdy nie było żadnej teczki dotyczącej Lecha Wałęsy. Jest to kolejna nieudolna próba prowokacji skierowanej w szkole Lechowi Wałęsie. Fałszywe alibi dla Lecha Wałęsy tworzył nawet były szef komunistycznej bezpieki. Czy widział pan teczkę agenta Bolka? Nie, takiej teczki nie widziałem i takiej teczki w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych nie ma. Nigdy nie widziałem dokumentów pisanych własnoręcznie przez pana Lecha Wałęsę, które by go stawiały w niekorzystnym świetle. Czesław Kiszczak kłamał, bo teczkę Bolka trzymał w prywatnym archiwum.